Udostępnimy prezentację i zaczniemy. A czemu nie mogę? Nie, tego ja nie chcę udostępniać. Poczekajcie chwilę, bo mam problemy techniczne. Zobaczymy, jakiej natury. Jeszcze raz odpalimy. Tak czy inaczej. Nazywam się Mateusz Gajda, jestem prezesem sekcji entomologicznej naszego koła leśników. I dzisiaj wypadło na mnie odnośnie przeprowadzenia wam prelekcji, z czego się bardzo cieszę, ponieważ możemy w jakiś sposób wam też pomóc. A też przy okazji mogę wam przekazać taką wiedzę, którą ewentualnie wam nie przekazują na zajęciach bądź też na jakichś ćwiczeniach. Stąd też tym bardziej się cieszę, bo można w ten sposób wam też pomóc. Sprawdzę tylko, czy mogę udostępnić prezentację. Tylko nie wiem, czemu nie mogę udostępnić prezentacji, ale zobaczymy. Czy teraz widać prezentację? Widać, widać. Widać? Tak, widać. Super. Dobra. Tak To na full screena i lecimy. Tak, już jest full screen. Dobra. Okej. Z tego, co mi wiadomo, to pierwsze kolokwium zazwyczaj było na początku z rozpoznawania rzędów owadów i z rodzin chrząszczy. Czy się zgadza wszystko? Szczerze, to nie wiemy. Nie wiemy, czego będziemy A, uczyć. szczerze nie wiecie. Super. Dobra, no to ogólnie przyjmijmy taką zasadę, że to u was będzie na pierwszym kolokwium, bo od powiedzmy już kilku lat to nie zmienia się. Na pierwszym kolokwium macie rozpoznawanie stricte typowo, tylko odnośnie rodzin to macie tylko chrząszcze. No ale to przejdźmy. A więc tak, omówimy rzędy owadów, które musicie znać. Podam mniej więcej jakieś cechy, które warto, żebyście znali, żeby łatwo i szybko rozróżnić dane rzędy. A potem przejdziemy do rodzin chrząszczy. A więc tak, rzędy, które was Znaczy, wiesz obowiązują, co? tak. Do tej pory to myśmy rozpoznawali tylko te po lewej stronie. Tylko te po lewej stronie, Te po drugiej lewej. Po lewej, przepraszam, te. No. Znaczy, ja wam powiem tak, z racji tego, bo wy macie kolokwium kiedy? Jeszcze nie Trzeciego. wiadomo. Znaczy, nam już Trzeciego. zapowiedział trzeciego, tak. No właśnie. Bo powiem szczerze, że zazwyczaj kolokwium było łączone z tym. To, a więc możemy zrobić tak, że mogę wam przeprowadzić z tego rozpoznawanie i rodzin chrząszczy, albo z całości i mogę jeszcze przed kolejnym kolokwium znowu zrobić wam powtórkę z tego. Bo ogólnie i tak będę udostępniał tą prezentację też wam potem, tu na zespole, więc nawet jakby co, to możemy do tego wrócić, albo sami możecie Znaczy, dołączyć. Mateusz, na razie mamy tylko powiedziane, że ogólnie będziemy się zajmowali całymi rzędami. Co jest do jakiego rzędu i tyle. Nie będziemy się wchodzili głębiej tam w W rodziny. rodziny. Dobra, no to powiem tak, to w takim bądź razie przeprowadzimy na razie tylko rodziny, znaczy się tylko rzędy, żeby was tu jakoś więcej nie nawala, zarzucać tą, powiedzmy, wiedzą. Jeżeli się dowiem od was, że będziecie mieli też rodziny chrząszczy, to tam jedna osoba po prostu niech do mnie napisze i wtedy przeprowadzimy też wtedy prelekcję z tych rodzin. Bo zazwyczaj były rzędy i rodziny, ale rozumiem, że może teraz przez ten e-learning może coś zmienili. No dobrze, no to obowiązują was takie rzędy jak Diptera, czyli muchówki, Lepidoptera, czyli motyle, Trichoptera, czyli chruściki, Homoptera, czyli właśnie pluskwiaki, równoskrzydłe, Odonata, czyli ważki, Mykoptera, czyli wojsiłki, potem mamy Hymenoptera, czyli błąkówki, Symfyta, czyli rośliniarki i Terebrantes, owadziarki. Potem mamy też Akulaata, czyli żądłówki, Rapidioptera, czyli wielbłądki, Planipenia, czyli sieciarki, Blattodea, czyli karaczany, Dermaptera, czyli skorki, Heteroptera, czyli pluskwiaki różnoskrzydłe, Ortoptera, czyli prostoskrzydłe i Coleoptera, czyli chrząszcze. Te rzędy was obowiązują, a teraz postaram wam się podać cechy, po których będziecie mogli rozróżnić poszczególne rzędy. Pierwszym z nich jest rząd Diptera, czyli muchówek. Zazwyczaj na kolokwium będziecie dostawać kilka gatunków, które są jakby charakterystyczne z danej rodziny. Szczerze mówiąc, na kolokwium głównie będziecie dostawać ten gatunek, jeżeli chodzi to dotyczy to rodziny Diptera.
a mianowicie bąka. Jest to tak zwanie potocznie nazywana końska mucha w niektórych gdzieś tam krainach geograficznych Polski. Bo bąkiem, którego tak klasycznie każdy nazywa, tak na dobrą sprawę nazywamy czmielem. I cecha charakterystyczna, pierwsza, po której tak na dobrą sprawę możecie rozpoznać, odróżnić diptera od tak na dobrą sprawę innych gatunków owadów latających, to jest zredukowana druga para skrzydeł w formie przezmiany, którą widzicie tutaj na tym obrazku. Jeżeli dostaniecie na kolokwium owady i spojrzycie, że druga para skrzydeł jest zredukowana, to oczywiście są to diptera, czyli muchówki. Dodatkowo jeszcze krótkie czułki oraz bardzo duże, mocno rozwinięte oczy. To są takie trzy cechy w sumie, po których jesteście w stanie odróżnić diptera od całej reszty owadów. Następnym rzędem jest rząd lepidoptera, czyli motyle. Pierwszą rzeczą i pierwszą cechą, którą możecie, po których możecie rozpoznać motyle, są to skrzydła, które są pokryte kolorowymi łuskami, co widzimy na przykład tutaj na obrazku. Dodatkowo kolejną cechą, po której możecie rozpoznać i też odróżnić je od chruścików, które są tutaj, są czułki zakończone buławką. Oraz, co może akurat tutaj nie widać aż tak na tym zdjęciu, chyba że się ktoś bardziej przyjrzy, ale aparat gębowy jest w formie zwiniętej rurki i to jest aparat typu ssącego. Z racji tego, że pokarm pobierany przez motyle jest w formie płynnej, dlatego też właśnie ten aparat gębowy przyjmuje taką formę. Tylko ci przerwę. Tak. My powinniśmy akurat to dobrze widzieć, bo nie wiem, czy tutaj akurat już doktor Radosław Witkowski powinien nam wysyłać zdjęcia, te, które on tam robi tym aparatem, więc powinniśmy to wszystko dobrze widzieć i to pewnie będzie tylko po jednym gatunku. Tak. I tutaj akurat, no tu jeżeli się tak widzicie przed moją myszką, jest taki bardziej punkt, on jeżeli może będziecie mieli zdjęcie od boku, to jest taka forma właśnie zawiniętej rurki, takiej spirali wręcz bym powiedział, która będzie się bardziej właśnie tutaj chować pod oczami. I ponoć rząd, z którym macie to pomylić, to jest rząd właśnie chruścików, no, ale jest kilka cech, które je rozróżnia. Pierwszy z nich jest ułożenie skrzydeł, które widzimy tutaj, a mianowicie jeżeli kiedykolwiek widzieliście motyla, który gdzieś odpoczywał czy gdzieś bytował na jakimś kwiatostanie, to jego skrzydła składały się ze sobą tak jakby kartkę zgiąć równo na pół. A więc wszystko było symetryczne i równoległe. Natomiast u chruścików skrzydła nachodzą jedne na drugie i układają się w sposób dachówkowaty. Czy też daszkowaty, różne nazewnictwo, ale jeżeli byśmy spojrzeli od góry, jest to właśnie takie ułożenie typowo takie trójkątne jakby od góry, co przypomina takie ułożenie też dachówki. Kolejną cechą, którą, po której możecie odróżnić chruściki od motyli, jest fakt, że skrzydła chruścików, jak i całe ciało jest pokryte takimi maleńkimi włoskami, czego nie widać u motyli na skrzydłach przede wszystkim. Bo oczywiście tak jak u motyli czasami zdarzają się owłosienie na tułowiu, tak na ich skrzydłach nie znajdzie się żaden włosek, a u chruścików jest ich właśnie pełno. Kolejną rzeczą są czułki. Tak jak zobaczycie tutaj, mamy czułki buławkowate w tym miejscu, zakończone właśnie taką większą buławką. Tak u chruścików te czułki są wręcz jednolite, zwężające się ku końcowi. To są właśnie takie kilka cech, po których możecie odróżnić te dwa rzędy, które ponoć się każdemu mylą. Następnie mamy rząd pluskwiaków równoskrzydłych. Tak na dobrą sprawę z rozpoznawania rzędów pluskwiaki są ponoć najtrudniejsze do rozpoznania, ale podam wam takie cechy, po których raczej powinniście je rozpoznać. Pierwszą cechą to jest ułożenie skrzydeł i pokryw, a mianowicie tak jak widzimy tutaj od góry, co jest też bardzo właśnie dobrze widoczne, ułożenie jest tak samo to dachówkowate, daszkowate, co widzimy też tutaj, skrzydła na siebie nachodzą jedne na drugie. Dodatkowo jest brak jakichkolwiek czułek albo one są bardzo zredukowane do jakichś bardzo małych czułek. Dodatkowo aparat gębowy jest kłująco ssący, ponieważ pluskwiaki
wkuwają się w swoją ewentualną albo ofiarę, albo w jakąś część rośliny i poprzez siłę sącą pobierają płyny odżywcze, substancje odżywcze właśnie ze swojego pokarmu, będące dla nich pokarmem, tak? I możecie to niby pomylić właśnie z tym rzędem, czyli pluskwiaków różnoskrzydłych, ale cechy są, jak widać na zdjęciach, bardzo widoczne. Pierwszą cechą jest, po której tak na dobrą sprawę od razu odróżnicie pluskwiaki równoskrzydłe od różnoskrzydłych, jest ułożenie właśnie skrzydeł i pokryw. Mianowicie tak jak tutaj było to dachówkowate, daszkowate, tak tutaj jest ono tak jakby na płasko ułożone. One zawsze nie nachodzą na siebie, tylko jest to tak zawsze na płasko one są ułożone w formie takiego jakby, to gdzieś ktoś nazwał, że to jest w formie takiego spłaszczonego motyla. Więc w ten sposób tak samo układają się tutaj właśnie te pokrywy i ewentualne skrzydła. Dodatkową cechą są lepiej rozwinięte odnóża z bardziej silnie rozwiniętymi udami i czułki, które są bardziej rozwinięte i też gdzieś tam może wam podawali, ale jeżeli znajdziecie albo dostaniecie do odróżnienia owada, który będzie miał takie ułożenie skrzydeł czy pokryw, ale będzie tylne odnóża miał pływne, to też jest pluskwiak różnoskrzydły. Pomimo ułożenia dachówkowatego, jeżeli tylne odnóża będą pływne, czyli nadające się do, pomagające owadowi w poruszaniu się w wodzie, to wtedy jest to pluskwiak różnoskrzydły. Oczywiście zazwyczaj w katedrze nie dają takich smaczków, żeby was na czymś złapać, ale jeżeli już któreś będzie podejście, to wiem, że lubią właśnie rzucić coś takiego, żeby sprawdzić, czy już naprawdę jesteście rzetelnie i dobrze przygotowani. Ważki, odonata. Ponoć to możecie pomylić z wojsiłkami, ale szczerze mówiąc nie wiem jak, ponieważ po pierwsze ważki mają bardzo duże oczy i aparat gębowy jest dość krótki. Dodatkowo nie mają silnie rozwiniętych czułek, mają je albo małe, albo praktycznie w ogóle. Dodatkowo wąskie skrzydła w miarę równoległe, długi, wydłużony tułów zakończony takimi chwytakami, ponieważ ważki podczas rozmnażania czy kopulacji też przyczepiają się do niektórych elementów roślin, ale też i do swojego partnera i w ten sposób na przykład też kopulują. Dlatego też tutaj będą na samym końcu takie takie przyssawki. Natomiast rodzina, z którą możecie je pomylić, czyli wojsiłki. Przepraszam, że ci przerwę. Tak. Ale bardziej niż z wojsiłkami, to chyba się myli z sieciarkami. Z sieciarkami, dobra, to też do tego wrócimy. Podam też takie cechy, po których to też odróżnicie. No niby mówią, że tak przynajmniej prowadzący też za moich czasów, jak ja zdawałem entomologię, mówili, że niby to się może z wojsiłkami pomylić. Niby z jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie wszystkie preparaty, które, na których zdajecie kolokwia, pochodzą też z zajęć. A więc jeżeli studenci uszkodzą jakiś preparat, to często taki uszkodzony preparat niestety dostajecie na kolokwium. Zazwyczaj starają się dać jakiś taki mało używany, ale wiadomo, że jeżeli preparat byłby używany już przez kilka grup, to wiadomo, że on będzie zmaltretowany. U was tego problemu niestety nie będzie, ponieważ będziecie mieli kolokwium w formie online, więc tam raczej wszystkie cechy powinny być dobrze widoczne. Ale wróćmy do wojsiłków. Wojsiłki możemy rozpoznać po kilku cechach. Po pierwsze, aparat gębowy wydłużony w taki dość charakterystyczny ryjek. Kolejną cechą są długie czułki zwężające się ku końcowi, rozmieszczone i umieszczone tak na dobrą sprawę pomiędzy oczami. I najbardziej charakterystyczną cechą jest tułów, który zakończony jest w pewien sposób takimi trzema wypustkami, kolcami, które gdzieś innym, niektórym entomologom przypomina ogon skorpiona. I tak na dobrą sprawę, jeżeli zobaczycie ogon skorpiona w cudzysłowie, to tak na długi ryjek, to tak na 100% możecie powiedzieć, że to są wojsiłki. Hymenoptera, czyli błąkówki. Z tego co wiem, rozróżniacie je na razie na trzy tak jakby rodziny w pewien sposób, czy podrzędy.
A mianowicie, w entomologii zazwyczaj, jeżeli się opracowuje klucze, nie wiem, czy pracowaliście na kluczach, czy może nie, ale jeżeli ktokolwiek z was pracował na kluczach, to wie, że entomologia polega, jeżeli bazujemy typowo na kluczu, to polega troszeczkę na takiej formie dedukcji i eliminacji. A mianowicie i tak samo ta metoda przydaje się akurat do rozpoznawania tych trzech, tych trzech rodzin, podrzędów. A mianowicie, pierwszą cechą, na którą patrzymy, jeżeli widzimy mniej więcej takiego rodzaju owady, to patrzymy na stylik. Stylik to jest krótkie bądź też długie przewężenie między tułowiem a przedpleczem. I forma eliminacji polega na tym, że jeżeli stylik występuje, to z automatu odrzucacie rośliniarki. Jeżeli nie ma styliku, to tak jak widzimy tutaj, wszystko idzie równomiernie, nie ma żadnego przewężenia, to na 100% są to rośliniarki. Dodatkową jeszcze cechą jest długie pokładełko. I jeżeli tak na dobrą sprawę macie owada, który ma długie pokładełko, to możecie to pomylić albo z rośliniarkami, albo z owadziarkami. Ale jeżeli zobaczycie, że jest przewężenie, to wiecie, że to jest owadziarka. Jeżeli nie ma przewężenia, jest to rośliniarka. I jeżeli już rozpoznacie, że powiedzmy to przewężenie, czyli ten stylik występuje, to wtedy musicie zobaczyć na jego wygląd. Po pierwsze, jeżeli stylik jest wąski i długi, to jest to cecha charakterystyczna dla owadziarek. Natomiast jeżeli stylik jest krótki i masywny, to wtedy od razu z marszu możecie powiedzieć, że to są żądłówki. I to jest tak na dobrą sprawę jedyna cecha, po której jesteście w stanie rozpoznać te trzy rodziny, podrzędy. I też oczywiście dodam też, bo to czasami jest taki smaczek, mrówka też należy do, wszystkie gatunki mrówek należą też do żądłówek. Bo niektórzy też różnie to próbują jakkolwiek zaklasyfikować do innych podrodzin czy też rzędów. Nie, mrówka jest żądłówką. Następny rząd są to wielbłądki, czyli Rapidioptera. Wielbłądek, tak na dobrą sprawę, to jest praktycznie chyba tylko jedyny gatunek, który możecie dostać, czyli ten widoczny na obrazku. I skąd się wzięła ta nazwa wielbłądki? No może aż tego tak tu na zdjęciu nie widać, ale jeżeli tą głowę byśmy bardziej pochylili w tą stronę, to przedplecze, które jest wydłużone, w pewien sposób się troszeczkę zgarbia, stąd właśnie ta nazwa właśnie wielbłądki. Dodatkową kolejną cechą, którą tak na dobrą sprawę odróżnicie je od rodziny następnej, czyli sieciarek, to usytuowanie czułek. Tak jak u wielbłądków czułki znajdują się przed oczami, tak jak widzimy to tutaj na tym zdjęciu, tak u sieciarek te oczy znajdują się te czułki znajdują się pomiędzy oczami. I kolejna cecha dość charakterystyczna, czyli to dachówkowe ułożenie, czy daszkowe ułożenie skrzydeł jedno na drugie, tak? To są takie cechy dość charakterystyczne. Oczywiście aparat gębowy też bardzo silnie rozwinięty w taki aparat gębowy typu gryzącego i dość często u tego gatunku pojawia się taka plamka na skrzydłach, po której też jesteście w stanie odróżnić, rozpoznać wielbłądki. Sieciarki. Z jednej strony mówią, że może wam się to pomylić właśnie z wielbłądkami, a tu jak kolega, jeden z waszych tutaj kolegów zaznaczył, może wam się to pomylić z ważkami. A więc pierw podam cechy, które rozróżniają je od wielbłądków, a potem ewentualnie od ważek. No to od wielbłądków, tak jak już mówiłem, czyli to usytuowanie czułek. A mianowicie tutaj właśnie, tak jeszcze raz powtórzę, że tutaj są one usytuowane pomiędzy oczami, a tutaj są przed oczami. Kolejna cecha to jest wygląd i tak jakby masywność przedplecza. Tak jak u wielbłądków on jest długi i wąski, tak u sieciarek to przedplecze jest krótkie i masywne. Dodatkowo aparat gębowy, tak jak u wielbłądków jest silnie rozwinięty, tak u sieciarek jest on praktycznie zredukowany. Tu tak samo niby występuje ta plamka, ale ona jest mniej zarysowana, może to zdjęcie nie jest tak aż dobrze adekwatne, ale u sieciarek jest mniej ta plamka zarysowana niż u wielbłądków. Wielbłądki mają silnie bardziej zarysowaną tą plamkę. No i teraz
patrząc po tych cechach, po czym możemy je odróżnić od ważek? No przede wszystkim po obecności czułek. Jeżeli macie kolokwium online, to na pewno dostaniecie takie zdjęcia, po których jesteście w stanie to odróżnić. Jeżeli czułki są długie, nitkowate, wręcz bym powiedział, to na 100% to są sieciarki. To nie mogą być ważki, ponieważ też kolejną cechą to jest kształt skrzydeł. Tak jak przewinę tutaj, o, tak jak tutaj kształt skrzydeł jest on w miarę równoległy i taki dość wąski, tak u sieciarek jest to, te skrzydła nie są tak wąskie i są wręcz bardziej, bym powiedział, takie owalne, łezkowate. To jest właśnie kolejna cecha, po której możecie odróżnić. I ostatnia cecha, to jeżeli możecie je odróżnić, to po braku przyssawek na końcu odwłoku. Tak jak sieciarki nie posiadają przyssawek, ponieważ ich tryb rozmnażania czy kopulacji odbywa się całkowicie inaczej, tak u ważek te przyssawki się znajdują. Następny rząd to są karaczany, czyli Blattodea. Karaczany, nie wiem, czy każdy z was widział karalucha, ale jeżeli każdy z was go gdzieś tam może zaobserwował na różnych zdjęciach czy gdzieś na filmach, to zawsze jest to charakterystyczne, czyli po pierwsze pokrywy są nałożone jedna na drugą, tworzące w pewien sposób taki pancerz. Dodatkowo silnie owłosione odnóża, które pełnią funkcję receptorową odbioru właśnie bodźców czy różnego rodzaju receptorów ze środowiska. I kolejną taką najbardziej charakterystyczną też cechą jest usytuowanie przedplecza i głowy, a mianowicie przedplecze albo całkowicie, albo w jakimś stopniu zakrywa głowę. I w ten sposób zawsze, jeżeli by na przykład było zdjęcie od boku, to zawsze ta głowa będzie tak jakby troszeczkę pod przedpleczem. Albo troszeczkę, albo przed, ale nigdy nie będzie na równi z przedpleczem, tak żeby głowa była dobrze zarysowana. I też nitkowate czułki, które też pełnią właśnie funkcję receptorową. Skorki. Szczerze mówiąc, to jest jedyny przedstawiciel skorków, który możecie dostać na kolokwium. I po czym to rozróżnić? Najbardziej charakterystyczną cechą, jaką charakteryzuje się rząd skorek, to jest zakończenie tułowia właśnie charakterystycznymi cęgami. I tak jak wy, o tyle macie dobrze, bo dostaniecie raczej charakterystyczne zdjęcie tego właśnie owada. Tak u nas na kolokwium czasami zdarzały się okazy bez tych cęg, czy to było specjalnie, czy przez przypadek, ale też wtedy dostawaliśmy i tak samo też wam tutaj też podam cechy, po których jeszcze mogliśmy rozpoznać, a mianowicie skrócenie pokryw. Skrócone pokrywy do tego stopnia, że czasami nawet skrzydła wystają, tak jak na tym zdjęciu, przez co to jest charakterystyczna, taka jedna z charakterystyczniejszych cech. I tak samo przewężenie w formie takiej ala szyi między głową a przedpleczem. To też jedna z charakterystyczniejszych cech. No i tak samo silnie rozwinięty aparat gębowy typu gryzącego. Po tych cechach raczej jesteście w stanie rozpoznać skorki. Ortoptera, czyli prostoskrzydłe. Szczerze mówiąc, najprawdopodobniej dostaniecie z gatunków typowo charakterystycznych, to możecie dostać turkucia podjadka albo coś z szarańczaków, przysłowiowego konika polnego. I po czym je rozpoznać? Po pierwsze, możemy rozróżnić prostoskrzydłe na dwie takie, powiedzmy, dwa podrzędy, uzależnione od środowiska, w którym tak na dobrą sprawę one bytują. A mianowicie, jeżeli bytują w ziemi, to pokrywy, jak i skrzydła, są silnie zredukowane i przednie odnóża są przekształcone w odnóża grzebne, czyli troszeczkę jak u kreta, i tylne odnóża mają zarysowany taki wyrostek, który jest formą łopatki, która pozwala też przesuwać ziemię za tego owada. Dodatkowo silnie rozwinięty aparat gębowy typu gryzącego, ponieważ jest to szkodnik wielu działek czy też upraw, ponieważ jego smakołykiem są korzenie roślin, tak na dobrą sprawę silnie przewodzące, posiadające silnie rozwinięte wiązki przewodzące, właśnie substancje odżywcze. Natomiast u szarańczaków charakterystyczne jest po pierwsze
troszeczkę też zredukowane pokrywy, ale z racji tego, że szarańczaki no, żyją tak jakby w pewien sposób na powierzchni, to ich skrzydła są dobrze rozwinięte, ponieważ czasami ułatwia im to przemieszczanie się lub taki prowizoryczny lot. Dodatkowo silnie rozwinięty aparat gębowy typu gryzącego, jak każdy z was pewnie kojarzy, szarańcza, jeżeli się gdzieś pojawia, to tak na dobrą sprawę może zjeść wszystko, tylko byle to było w miarę możliwe do obróbki przez tego owada. Dodatkowo długie czułki i najbardziej charakterystyczną cechą to są silnie rozwinięte odnóża tylne skoczne, które służą akurat temu podrzędowi w pewien sposób do przemieszczania się na większy dystans. W pewien sposób to jest taka katapulta dla tego owada, która dodaje mu w jakiś sposób rozpędu albo też i pędu. No i ostatni rząd to są chrząszcze. Chrząszcze możemy rozróżnić po tym, że po pierwsze pokrywy są do samego końca silnie schitynizowane. Dodatkowo jest mało widoczne przewężenie między pokrywami, znajdującymi się na tułowiu, a przed pleczem. Silnie rozwinięty aparat gębowy. Urozmaicenie kolorystyczne, dlatego nie ma co się bazować, ponieważ też są zmienności, że jakiś gatunek, na przykład typowo znana kruszczyca, występuje w różnych odcieniach, albo żuk leśny tak samo występuje w różnych odcieniach i tak na dobrą sprawę kolor to nie jest cecha, po której powinniście rozpoznawać. I dodatkowo też odnóża kroczne, często wieloczłonowane. I szczerze mówiąc, jeżeli mówicie, że macie mieć tylko kolokwium z rzędów, to na tym bym skończył. I teraz jest pytanie, czy chcemy teraz już przerwać to spotkanie, ewentualnie, jeżeli ma jakieś pytania, to oczywiście je może zadać, czy przechodzimy jeszcze do rodzin. A więc musicie podjąć decyzję. Zacznijmy, ja myślę, że możemy chwilę poczekać, jeśli są jakieś pytania i możemy przejść do rodzin, czego zawsze się już szybciej dowiemy. Oczywiście, i jeżeli będziecie mieli to kolokwium tylko z samych rzędów, to tutaj przez Janka, oczywiście Janek się może ze mną skontaktować i jeszcze raz jakby co, to przed samym kolokwium z rodzin, bo rozumiem, że tej wiedzy jest dużo, teraz macie też różnych przedmiotów, tak samo multum i tej wiedzy jest też dużo na w różnych tak jakby stronach, dlatego też jeżeli będziecie już mieli na przykład kolokwium typowo z rodzin, to tak samo mogę wam tą jeszcze raz prezentację typowo już z samych rodzin chrząszczy przedstawić. To teraz spytam, czy są jakieś pytania do rzędów? Z jednej strony brak pytań to też jakaś odpowiedź. To z jednej strony powiedzmy, że na plus dla mnie, czyli chyba tak dobrze wytłumaczyłem, że nie ma pytań. Możesz w sumie jeszcze jakieś takie główne różnice pomiędzy chrząszczami a plus ktiakami różnoskrzydłymi? Dobrze, no to tak. Różnoskrzydłymi, tak? No to będę mniej więcej tutaj podawał te różnice. A mianowicie to podstawowa cecha, po których możecie rozróżnić w pewien sposób te, bo chodzi o te, tak? Tak, no to chyba te. Dobrze, to tak. Ich pancerze nie są mocno schitynizowane. Tak jak ktokolwiek kiedykolwiek miał okazję spotkać kuskę albo preparować wręcz te owady, to te pancerze są bardziej silnie schitynizowane. Niestety tego nie możecie w sumie zobaczyć w pewien sposób na obrazku, ale no będzie to dosyć trudne. Dlatego cechami kolejnymi to przede wszystkim są... Już patrzę. Teraz tak, aparaty gębowe. Ponieważ aparat gębowy u pluskwiaków, tak jak mówiłem wcześniej, jest kłująco ssący. Natomiast u kuzek jest to aparat typowo gryzący, ponieważ kuski, no większym, znaczy się chrząszcze, przepraszam, w większości są to owady, które tak jakby jedzą ten pokarm i tak jakby obrabiają obróbce pokarm twardy, natomiast pluskwiaki zazwyczaj odżywiają się sokami. Dlatego też ten aparat, właśnie tam będzie taka typowo zarysowana kujka, która ewentualnie się może gdzieś chować typowo pod
całą głową, natomiast tutaj aparat gębowy typowo gryzący z jakimiś przypłaszczkami, które mogą ewentualnie pomagać przy właśnie rozdrabnianiu tego twardego materiału. I kolejną cechą to jest członowanie odnóży, a mianowicie tak jak tutaj widzicie, oczywiście u tych gatunków one są znacznie mniejsze, ale raczej powinno to być widoczne, tak jak na przykład u tej kuski. Często stopa składa się z trzech, czterech elementów, natomiast u pluskwiaków tych elementów nie ma. Są to zazwyczaj proste tutaj odnóża albo zakończone w pewien sposób tylko z dwóch elementów bądź też jednego. I to są tak na dobrą sprawę cechy. No i oczywiście mało zarysowana głowa. Nie wiem, tak jak może tutaj akurat przy kowalu bezskrzydłym ta głowa o dziwo jest tak zarysowana, ale przy tych gatunkach, jak widzicie, nie ma tego takiego przewężenia między głową a przedpleczem, gdzie u kózek z drobnymi wyjątkami, nie mówimy tutaj akurat u tych gatunków, też jest to przewężenie bardziej zaobserwowywalne, tak? I to są w sumie takie cechy, po których możecie odróżnić tak na dobrą sprawę pluskwiaki różnoskrzydłe od chrząszczy. Ja mam... Słucham? Ja bym tu dodał jeszcze pierwszą parę skrzydeł. Bo... Aha, mówisz, żeby tego... No to panie Przemku, bardzo chętnie usłyszę uzupełnienie jeszcze, bo to wiadomo, że zawsze można coś pomylić, jeszcze zapomnieć albo gdzieś tam strącić. To Przemku, śmiało mów. Chodzi o to, że zawsze u chrząszczy będziecie mieli schinityzowaną pierwszą parę skrzydeł, po prostu ich nie będzie. A pluskwiaki równoskrzydłe będą miały skórzastą pierwszą parę skrzydeł, więc po prostu będą miały cztery skrzydełka, a tamte dwa. Tak, w dużym skrócie. W dużym skrócie. Faktem, nie wiem, czy będziecie dostawać chrząszcze z rozłożonymi skrzydłami, ale no jeżeli będziecie dostawać, powiedzmy, z rozłożonymi skrzydłami, to tak jak tutaj Przemek właśnie mówił, pierwsza para skrzydeł jest silnie schitynizowana, to jest ich tak zwane pancerz, tak, w pewien sposób. No dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie a propos motyli. Bo zastanawia mnie to, czy wszystkim motylom zamykają się skrzydła po prostu na płasko, że po prostu, czy nie ma czegoś takiego jak skrzydła zawiasowe, czy mi się po prostu mylą rodziny? Znaczy się są w pewien sposób, tylko że na obrazku raczej tego nie dostaniecie. Bo to ewentualnie widać, to było na kolokwiach, ale to tak jakby wybiega do przodu, bo będziecie mieli jeszcze kolokwia z rozpoznawania motyli, ogólnie błonkoskrzydłych i w sumie chrząszczy, tak na dobrą sprawę. I wtedy tak na dobrą sprawę te cechy dopiero będziecie tak jakby uwzględniać. Przy samym tak na dobrą sprawę rozpoznawaniu rzędów ta cecha nie jest wam aż tak potrzebna. Oczywiście można ją zmienić, tylko że ciężko ją pokazać na obrazku, bardziej by to trzeba było pokazać w realu, bo zazwyczaj przy tej prelekcji towarzyszyły nam zawsze gabloty, przy których zawsze można było wyjąć owada, popatrzeć, pooglądać z każdej strony, w ten sposób to też ułatwiało tak jakby w pewien sposób opatrzenie się, czy rozpoznawanie właśnie tych rzędów. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, są takie po prostu... Czyli rozumiem, że nie. I teraz pytanie, czy chcecie przejść do tych właśnie rodzin chrząszczy? A to jeden angielski. Nie, angielski kończymy o 20. Tak, nie, no musicie zadecydować, bo to inaczej to nie pójdziemy do przodu. Znaczy Mateusz, ja uważam, że możemy przejść i mówię, no czegoś zawsze się więcej dowiemy. Oczywiście, super. Cieszę się, że macie takie podejście. No dobrze, to przejdźmy do rodzin. Może ich jeszcze nie mieliście opracowane, ale uznajmy, że będziecie mieli w najbliższej przyszłości, dlatego wam postaram się podać takie cechy, po których jesteście w stanie odróżnić je od innych rodzin chrząszczy. Czyli pierwszą rodziną są to trzyszczowate, czyli cincinnelidae. I po czym poznać te chrząszcze i po czym je odróżnić od następnych chrząszczy, czyli biegaczowatych. Pierwsza cecha to jest fakt, że trzyszczowate posiadają głowę szerszą od przedplecza. Może tutaj to widać w mniejszym stopniu, ale ta głowa w realu jest naprawdę szersza od tego przedplecza. Drugą rzeczą, która odróżnia je od biegaczowatych, to są silnie wypukłe oczy. Tak jak tutaj mamy je właśnie bardzo silnie wypukłe, tak u biegaczowatych
one nie są aż tak wypukłe. To następnie, czyli pokrywy pokryte plamkami, paskami. No, u biegaczowatych nie ma aż tak dużej zmienności względem kolorów. Zazwyczaj one są jednolite, takie metaliczne, połyskowe, czarne, fioletowe, ale nie posiadają pasków. Tak samo długie szczeciniaste czułki. Tutaj mamy właśnie szczeciniaste czułki u trzyszczy, natomiast u biegaczy te czułki są też niby szczeciniaste, ale bardziej bym powiedział, że takie piłkowane, perełkowane. I ostatnią cechą to są długie, cienkie nogi bieżne, ponieważ trzyszcze tak słyną z bardzo szybkiego poruszania się, dlatego też te odnóża są cienkie, ale bardzo, bardzo bieżne w pewien sposób. I też taka cecha, którą raczej widać na zdjęciach, to jest silnie rozwinięty aparat gębowy, ponieważ trzyszcze, ten aparat gębowy jest silnie rozwinięty, ponieważ to jest aparat gębowy typu gryzącego, ponieważ odżywiają się po prostu twardym pokarmem, owadzim tak w pewien sposób, przez co ten aparat właśnie musi być tak silnie rozwinięty. Biegaczowate natomiast niby posiadają ten aparat gębowy silnie rozwinięty, ale dodatkowo mają jeszcze ewentualnie takie mniejsze wypustki, które pomagają czy wspomagają to właśnie odżywianie się. Dodatkowo te czułki w odróżnieniu do trzyszczy znajdują się na bokach czoła. Tutaj bardzo dobrze to widać. A u trzyszczy nie znajdują się one na boku, tylko bardziej są tak jakby wychodzą z końca oczu, tak na dobrą sprawę. Zazwyczaj pokrywy u biegaczowatych są owalne. U trzyszczy tak bardziej, no mówi się, że to takie bardziej nasiono, czy ewentualnie taki pocisk, niżeli by właśnie owalne, gdzie tutaj akurat stricte typowo możemy wpisać czy wyrysować owal. Nogi tak samo bieżne, z racji tego, że biegaczowate, sama nazwa mówi, biegają, są bardzo szybkie, dlatego też w pewien sposób ta cecha akurat jest wspólna z trzyszczowatymi. I oczywiście głowa, tak jak u trzyszczowatych, była szersza od przedplecza, tak tutaj głowa jest bardzo widocznie węższa od przedplecza. Często nawet u niektórych gatunków to przedplecze w pewien sposób tworzy takie trochę jakby zakończenie ala sercowate i ta głowa jest jeszcze bardziej osadzona w tym właśnie wklęśnięciu, co właśnie jeszcze tym bardziej sprawia wrażenie, że głowa jest bardzo mała w stosunku co do przedplecza. Ta rodzina są to majkowate, czyli meloide. Szczerze mówiąc, możecie dostać stąd jeden gatunek majkowatych, ponieważ cała reszta jest pod ochroną i jedyne, jaki możecie dostać, to możecie dostać oleicę krówkę, którą widzicie na tej rycinie. Cechy charakterystyczne. Czyli przedplecze jest dużo węższe od szerokości pokryw. Czyli tutaj widzimy to właśnie na tych dwóch rycinach, że tu przedplecze jest bardzo wąskie w stosunku do szeroko rozstawionych pokryw. Dodatkowo bardzo często te pokrywy są silnie zredukowane i nie zakrywają całego tułowia, dlatego ten tułów często wystaje ponad pokrywy. Dodatkowo też połączenie głowy z przedpleczem często występuje w postaci szyi, co na przykład bardzo dobrze widać w tym miejscu. I to jest też kolejna cecha charakterystyczna. Czułki piłkowane, tak na dobrą sprawę rozszerzające się do połowy ich długości, a potem z powrotem zwężające się. I chrząszcze zazwyczaj przybierają kolor niebieski, fioletowy, czarny, zielony. Ale oleica krówka, no na przykład ja jestem mężczyzną, dlatego dla mnie ona jest na przykład granatowa. Tam słyszałem różne odcienie fioletu, jak niektóre z pań nazywają. No dla mnie jest to granat. Ale oczywiście może komuś się to inny kolor gdzieś tam wydawać. Polecam opatrzyć się po prostu z tego owada odnośnie kolorystyki, czyli oleicy krówki. Po prostu też gdzieś w internecie, w zdjęciach, gdzieś w Google Grafika czy gdziekolwiek, tak? Następne to jest rodzina kusakowatych, czyli Staphylinidae.
To jest tak na dobrą sprawę, kusaka na pewno będziecie mieli na kolokwium. A mianowicie z jednej bardzo ważnej rzeczy, jeden z waszych wykładowców, czyli profesor doktor Andrzej Mazur, jest powiedzmy specjalistą na skalę naszego kraju odnośnie kusaków. Specjalizuje się w tej rodzinie owadów, stąd też na pewno się pojawi u was na kolokwium. Oczywiście nie pojawi się na kolokwium ten gatunek, ponieważ ten gatunek jest dość rzadki w Polsce i pod ochroną ścisłą, ale raczej będziecie mieli podobne kusaki, po prostu tą rycinę wybrałem z tego powodu, żeby dobrze pokazać wam cechy, po których możecie odróżnić je. A mianowicie czułki są perełkowate lub nitkowate. Tutaj akurat mamy perełkowate czułki. To jest jedna z tych, po których możecie je rozpoznać. Ciało wydłużone, tak samo tutaj widzimy, one są dosyć długie. I silnie skrócone pokrywy. Tak na dobrą sprawę kusaki rozpoznajemy po silnie skróconych pokrywach. W pewien sposób to tworzy takie siodełko, tak jak to pan profesor kiedyś mi to gdzieś zobrazował, że to jest takie siodełko jak przy jeździe konnej, a więc tak samo jak tam jest siodło, to tutaj jest siodełko, po tym możemy ponoć rozpoznać. Oczywiście nie dajcie się zmylić tym, że ten owad nie posiada skrzydeł. Te skrzydła są schowane w tych małych, pod tymi małymi pokrywami i one będą poziomo. Tak jak jeżeli będą rozkładane, to są poziomo. Czasami oczywiście, jeżeli dany gatunek został powiedzmy średnio spreparowany, to te skrzydła mogą wystawać gdzieś tutaj, ale wtedy zawsze patrzycie, czy te pokrywy są krótkie, czy w całości ogólnie zakrywają te skrzydła. I ogólnie jest zazwyczaj ich ciemne ubarwienie. Tak jak ten gatunek jest żółto-czarny, zazwyczaj są one koloru brązowego, brązowy z czarnym, ewentualnie sam czarny. I po tych cechach tak na dobrą sprawę powinniście rozpoznać kusaki. Oczywiście ich aparat też bardzo silnie rozwinięte żuwaczki, ponieważ ten aparat jest typowo gryzący, ponieważ kusaki są to drapieżne owady, które polują właśnie na mniejsze bezkręgowce. I teraz tak, tutaj mamy rodzinę ryjkowcowate, czyli kurkulionide i podrodzinę, co też musicie wiedzieć, bo to też będzie u was zaznaczane, podrodzinę kornikowate, czyli skolitine. Na kolokwium, jeżeli ktoś tylko wpisze tą część, to dostanie pół punkta, jeżeli tą część też dostanie pół punkta, całość punktu jest dopiero, jeżeli się wpisze te dwie nazwy, czy tam w samej łacinie, czy też w polskiej, zależy jaki prowadzący. I po czym rozpoznać kornikowate? Po pierwsze są małe i walcowate. Zazwyczaj ich ten kształt, właśnie taki walec od góry przypomina. Długość około 8 mm, choć wiadomo, że ich długość jest, jest to taka jakby cecha w pewien sposób zmienna, zależy w dużej mierze od puli żerowej, dostępności do pokarmu, rodzaju pokarmu w pewien sposób, którym się odżywiają te właśnie owady. Dodatkowo głowa częściowo lub całkowicie okryta przez przedplecze. Ta cecha była jeżeli dobrze pamiętacie, była u karaczanów. Tak samo tutaj przedplecze w dużej mierze zakrywa głowę. Ta głowa jest zazwyczaj osadzona na dole w pewien sposób, pod przedpleczem tu jest na dole. I ostatnią cechą, po której możecie rozpoznać kornikowate, to cecha dotycząca ich czułek, a mianowicie czułki, tak jak jedna z tych cech tutaj wymieniona, czyli buławkę, widać dobrze na tym zdjęciu, tak cecha czułków kolankowatych, mogę wam ją dopiero pokazać tutaj, a mianowicie czułki są zagięte i tworzą w pewien sposób kąt prosty. I tu jest zakończenie tą właśnie buławką. I to jest właśnie tak na dobrą sprawę kluczowa cecha, po której rozróżnia się, czy dany owad jest w ogóle kornikiem. Tak, ponieważ te czułki są charakterystyczne typowo dla rodziny kornikowate. I teraz tak, podryjkowate, czyli atelabide, po czym je możemy odróżnić od ryjkowcowatych, które widzimy tutaj na tym slajdzie, a mianowicie przede wszystkim po czułkach. Tak jak cechą ich wspólną jest głowa wydłużona w ryjek, tak jak to widzimy tutaj na tych rycinach, tak jak i tu, tak, po czym je odróżnić? Po czułkach. Tutaj mamy czułki proste, które powiedzmy, że jak są dobrze spreparowane, to w linii prostej, zakończone buławką, w linii prostej zawsze są ułożone. Natomiast ryjkowcowate, tak jak kornikowate, które są jakby pod rodziną tej rodziny,
mają to kolankowe zagięcie. I to jest tak na dobrą sprawę cecha, po której możemy rozróżnić ryjkowcowate od podryjkowate. I teraz tak, następną rodziną jest to rodzina jelonkowate, czyli Lucanidae. Od razu zaznaczam, tego okazu na pewno nie dostaniecie na kolokwium, ponieważ może część z Was wie, część może nie, dlatego wyjaśnię. Ten owad przedstawiony na tej rycinie jest to Lucanus servus, czyli jelonek rogacz. Jest to owad, który jest pod ścisłą ochroną u nas w Polsce. Za spreparowanie i złapanie takiego owada jest kara do 2,5 tysiąca złotych. Ale zamieściłem tą rycinę z tego powodu, ponieważ te cechy są bardzo dobrze widoczne. Na kolokwium możecie dostać za to innego przedstawiciela z rodziny jelonkowatych, a mianowicie możecie dostać ciołka matowego, którego widzimy na tym zdjęciu. I teraz tak, czułki kolankowato zagięte, tutaj je dobrze widzimy, tutaj na tej rycinie może aż tak tego nie widać, ale tu też są czułki właśnie kolankowato, o tutaj na przykład widzimy to zgrubienie, te czułki się ogólnie tak w ten sposób wyginają, zakończone grzebykowatą buławką. Tutaj dobrze tą buławkę właśnie widzimy. Tutaj może trochę mniej, ale tutaj ta buławka jest dobrze widoczna. Samce niektórych gatunków mają silnie rozwinięte żuwaczki. Bardzo dobrze to widać u jelonka rogacza. Tutaj mamy właśnie samca, u którego te żuwaczki są w sumie charakterystyczne i stąd też pochodzi czysto teoretycznie ta nazwa właśnie jelonka. Od jakby to przypomina poroże jelenia. Tutaj mamy samice i widzimy, że te żuwaczki są mniej rozwinięte. I u ciołka tak samo, te żuwaczki nie będą przypominać może takiej formy, ale są na pewno większe u samca niż u samicy. I przedplecze nie przylega do pokryw. To bardzo dobrze, może na tym zdjęciu aż tak tego dobrze nie widać, ale na tych rycinach widać to idealnie, tak jakby szyja, tylko że nie między głową a przedpleczem, a bardziej między przedpleczem a tułowiem. Następna rodzina jest to rodzina żukowate, czyli Scarabidae. Tak na dobrą sprawę tutaj zamieściłem kilka rycin i to są dość charakterystyczne owady, które zazwyczaj będziecie dostawać ewentualnie na tym kolokwium. Z racji tego, że za czasów, kiedy ja z Przemkiem, z Marzeną czy z Pauliną robiliśmy gabloty na entomologię, tamtego czasu do katedry dostało, tak jakby dostarczona została duża ilość Oryctres nosicornis, którego widzimy tutaj na obrazku, czyli rochatyńca nosorożca. I tak jak na przykład cechą charakterystyczną dla tego typowego gatunku jest fakt posiadania przez samców bardzo dużego tego rogu, stąd też właśnie ta nazwa jelonek rochatyniec nosorożec, ten róg nosorożca. Tak samice nie posiadają tego właśnie rogu. Ale takie cechy, po których ogólnie możecie stricta typowo powiedzieć, że dany owad należy do rodziny żukowatych, to po pierwsze krępa budowa ciała, co widzimy na każdej z tych rycin tutaj przedstawionych. Czułki zakończone wachlarzykowato. To bardzo dobrze widać, jeżeli ktokolwiek z Was kiedykolwiek widział na żywo, czy gdzieś na zdjęciu chrabąszcza majowego, czy wałkarza lipczyka, to bardzo dobrze widać te właśnie wachlarzykowate, czasami jak dobrze rozłożone, dobrze spreparowane wachlarzykowate właśnie zakończenie czułków. No i pierwsza para nóg jest grzebna i ma bardzo silne golenie. To tak na przykład bardzo dobrze tutaj to widać, czyli te właśnie silne golenie i przekształcone w pewien sposób w takie odnóża grzebne, tutaj u żuka leśnego tak samo, czy u kruszczyc różnego rodzaju. Te zawsze golenie będą silnie rozwinięte i będą w pewien sposób miały takie ząbki, które mają służyć ala jak takie łopaty, które przyczyniają się do tego, że te owady właśnie mogą żyć w ściole, czy też właśnie gdzieś pod pokrywą typowo stricte gleby, gdzie ewentualnie się też przepoczwarczają, czy rozwijają do stanu już typowo imagalnego. Następna z rodzin jest to rodzina sprężykowate, czyli Elateridae. I ponoć ta rodzina Wam się może pomylić z tą rodziną, czyli bogatkowate. Cecha najbardziej charakterystyczna, po której możecie ją rozpoznać, a mianowicie to jest zakończenie przedplecza. Tak jak sprężykowate, to zakończenie mają w formie takiego
wygięcia takiego ostrego, tak bogatkowate mają tak jakby w pewien sposób tempo zakończone to przedplecze. I to jest główna cecha, po której odróżnicie sprężykowate od bogatkowatych. Dodatkowo no tutaj jest smukła ciała, która zwęża się ku przodowi i tyłowi i czułki są zazwyczaj piłkowane, jak w tym przypadku, czy grzebykowate, a więc, ale po czułkach tak na dobrą sprawę nie ma co odróżniać, bo co gatunek tak na dobrą sprawę z tej rodziny to inny rodzaj czułków lub też inaczej w ogóle wyglądający i w życiu byście nie przypisali danego rodzaju czułków do tego owada. A u bogatkowatych to bogatki są jednym z powiedzmy twardszych owadów z rzędu chrząszczy. Jeżeli ktokolwiek miał okazję tak na dobrą sprawę gdzieś preparacji takich owadów, to wie, że czasami trzeba użyć naprawdę bardzo dużo siły. Znam osoby, które nawet używały młotka, żeby tylko spreparować takiego owada, ponieważ to ten tułów, to przedplecze jest bardzo silnie schitynizowane. Przedstawicielem z tej rodziny, którego możecie dostać w sumie jedynie z bogatkowatych, to możecie dostać miedziaka sosnowego, którego widzimy tutaj na zdjęciu. Dodatkowo głowa silnie wcięta w przedplecze, co bardzo widzimy w tym miejscu, czy też w tym. Jest to bardzo taka właśnie to takie jakby ala poduszka w pewien sposób amortyzująca tą głowę razem z tymi oczami. Czułki krótkie, piłkowane, tutaj to dobrze bardzo widzimy, czy też tutaj. Dodatkowo ciało zwężające się ku końcowi, to też tu widać. Przepraszam. I gdzieś niektórzy z prowadzących mówią, że swoim kształtem przypominają migdał. No, powiem szczerze, że na przykład tak jak u miedziaka sosnowego się to może sprawdza, tak u niektórych bogatków niekoniecznie, ale z racji tego, że akurat na tym kolokwium ewentualnie możecie dostać tylko ten okaz, to swoim kształtem to ma niby przypominać w pewien sposób migdał. Teraz kołatkowate, czyli anobide i kilka cech charakterystycznych. Niby je można pomylić z kornikami, ale ich podstawowa cecha odróżniająca je to jest rodzaj czułek. W pewien sposób, ponieważ czułki są tak jakby znajdują się z takich członów i zazwyczaj mogą być albo piłkowate, albo grzebykowate, albo buławkowate, ale nie mają tego kolankowego zagięcia w pewien sposób. I to tak na dobrą sprawę jest cecha, która może pozwolić odróżnić je. No niby też długość ciała, ale tak na dobrą sprawę tą też nie ma, tak jak wcześniej mówiłem, nie ma co się gdzieś tym kierować, ponieważ ta cecha jest bardzo mocno związana z pokarmem, z pulą żerową, z dostępnością do niego. Tutaj tak samo przedplecze kapturowato zakrywa głowę, co właśnie też przyczynia się do tego, że można tą rodzinę pomylić właśnie z podrodziną kornikowate. Ale za to, tak jak u większości korników, te pokrywy są zazwyczaj gładkie, ewentualnie z wystającymi jakimiś różnego rodzaju wypustkami, jakimiś kolcami, co pozwala je rozróżnić na poszczególne gatunki. Tak zazwyczaj u kołatkowatych te pokrywy są kropkowane, tak dosyć dobrze widoczne w pewien sposób. I tak na dobrą sprawę te czułki, czytałem publikację, że czysto teoretycznie są silnie rozwinięte z tego powodu, że kołatek w pewien sposób ostukuje tak na dobrą sprawę miejsca, w których może się tak na dobrą sprawę wbić w drewno i skonsumować jak najlepszego powiedzmy rodzaju to właśnie drewno. I często jeżeli ktoś mieszka w starych domach, gdzie właśnie są jeszcze jakieś takie bale czy wzmocnienia właśnie jeszcze z takiego powiedzmy starego typu, to często w nocy ponoć można słyszeć takie lekkie kołatanie właśnie, czyli uderzanie właśnie tymi czułkami o powierzchnię gdzieś właśnie tych bal, czy tych gdzieś wspomagań gdzieś dachu, czy jakiejś strzechy. Mateusz? Tak? Bo tutaj widziałem u tych kołatkowatych, że występuje stylik, a czy u korników gdzieś wystąpi stylik, czy nie? Już pokazuję. Zazwyczaj nie. Oczywiście wiadomo, to też jest taka
cecha, którą oczywiście, bo tak jak te dwa gatunki musicie oglądać je pod mikroskopem w realnym życiu, tak myślę, że na u was na tym e-learningu to będą tak dobrze widoczne, czy zdjęcia, czy ryciny, czy już spreparowane owady, dlatego zazwyczaj korniki nie mają tego styliku, tak jak jest to bardziej widoczne u kołatków. Ale wiadomo, że co zdjęcie, to inaczej to może wyglądać, dlatego tą cechą aż tak bym się nie kierował, bardziej tymi czułkami, ewentualnie tym nakrapianiem na, w pewien sposób na pokrywach i przedpleczu, tak? Teraz omomiłkowate, czyli kanthiride. Teraz tak, po czym można je poznać? Czułki dłuższe od pokrywy, od połowy ciała, co dobrze widać w tym przypadku, że one są tu, akurat może są równe, ale zazwyczaj one są lekko dłuższe i to jest jedna z cech, która tak na dobrą sprawę je charakteryzuje. Oczywiście te czułki wychodzą też z różnych miejsc, bo to zależne jest od gatunku, mogą występować pomiędzy oczami albo przed oczami, albo tutaj jest typowo przed oczami, tutaj na przykład pomiędzy, więc ta cecha też jest zmienna w zależności od gatunków. Pokrywy no, są miękkie, płaskie, czarne i skrócone. Tak jak może tutaj aż tego tak nie widać, ale zazwyczaj one są czasami przez to, że są miękkie, są przy preparacji ulegają lekkiemu skręceniu, co bardzo pomaga przy określaniu ewentualnie rozpoznaniu tych właśnie owadów. I zazwyczaj są brunatne, żółte lub czerwone. I też charakterystyczną tą cechą to jest to takie przedplecze, które niektórym przypomina serce, niektórym przypomina taką jakąś czerwoną kropkę, ale to jest taka bardzo charakterystyczna cecha dla tej rodziny chrząszczy. Drwionkowate, czyli Lymax lidae, z czego słyną? Po pierwsze, czułki krótkie, nie sięgające do połowy ciała, co widać tutaj bardzo dobrze. Człony stóp walcowate, co może tu tego aż tak nie widać, tutaj w tym przypadku może troszeczkę lepiej, ale myślę, że jeżeli dostaniecie jakieś zdjęcie, to może będzie lepszej jakości zbliżenie też może na nogę, bo to jest jedna z takich cech, po której też możemy ją odróżnić. Dodatkowo te owady charakteryzują się takim wydłużonym kształtem ciała, z racji tego, że tworzą bardzo wąskie też tunele w drewnie. Czułki są piłkowane, to jedna z takich bardziej charakterystycznych cech, i ta głowa ustawiona poziomo. Po tym tak na dobrą sprawę odróżnia. Głowa jest taka bardziej wypukła u chrząszczy, tak, i głowa zazwyczaj jest ustawiona bardziej poziomo, jakby taki prostokąt. No i stopa tylnej pary nóg złożona jest z pięciu członów. To też taka charakterystyczna cecha, po której możecie ją odróżnić. I ponoć ta rodzina ma się wam pomylić z tą rodziną. Jak widać, raczej będzie to już łatwiejsze do odróżnienia, zważywszy na to, że podałem takie cechy, które różnicują, są różnicujące między tymi dwoma rodzinami. Przekraskowate, czyli Cleridae, tak na dobrą sprawę na tej rycinie został przedstawiony jedyny przedstawiciel, którego możecie dostać tak na dobrą sprawę z tej rodziny, czyli tak zwany przekrasek mróweczka. Ciało smukłe, owłosione. Jeżeli ktokolwiek kiedyś z was widział przekraska mróweczkę, to widział, że jest pokryty bardzo dużą ilością włosów, od samych odnóży, przez pokrywy, przez przedplecze, nawet po samą głowę. I tu też przedplecze niby jest, tutaj jest bardziej zarysowane to serce niż u omomiłkowatych. Ale no mówię, ten gatunek jest bardzo charakterystyczny, więc jeżeli to nie będzie przekrasek mróweczka, to zazwyczaj z tej rodziny raczej nic innego nie dostaniecie, ponieważ z tej rodziny jest bardzo mało przedstawicieli w faunie polskiej. Dodatkowo duża głowa, duże oczy, co może troszeczkę przypominać trzyszcza, czułki stosunkowo krótkie, piłkowane lub buławkowate i nogi są też bieżne, ponieważ przekrasek mróweczka też słynie z takiego dość szybkiego poruszania się. I zazwyczaj spotykane jest na stosach sosnowych, gdzie odżywia się
w pewien sposób wyciekającą tam żywicą. Omarlicowate, czyli sylfidae, a mianowicie tutaj jest przedstawiciel jednej z rodzin, jednego gatunku, którego możecie dostać, a mianowicie grabarz. Często spotykany w pułapkach zestawianych na kornika drukarza, z racji tego, że ten kornik jest ten owad jest nekrofagiem, dlatego często znajdujemy go właśnie w tych pojemnikach, do których zazwyczaj z pułapek właśnie spadają korniki i on właśnie odżywia się już martwymi kornikami. A charakterystyczne cechy, czyli głowa znacznie węższa od przedplecza, co widzimy bardzo dobrze na tej rycinie, czy też na tej. Dodatkowo przedplecze szerokości pokryw, co widzimy tutaj bardzo dobrze. Tutaj też dosyć dobrze to widać. Oczywiście w prawdziwym życiu, w realu, oczywiście bardziej to ta cecha jest też widoczna. Czułki zgrubiałe ku końcowi, co widzimy bardzo tutaj. Akurat grabarz ma taki wachlarzyk w pewien sposób. Tutaj jest taka w pewien sposób buławka. I ciało jest owalne i spłaszczone. To głównie się tyczy do tych przedstawicieli tej rodziny. One są zazwyczaj płaskie. Grabarz jest troszeczkę bardziej wypukły, ale to też oczywiście ta forma zależy od tego, od tak na dobrą sprawę puli żerowej i dostępności do niej. Histeride, czyli gnilikowate. Tak na dobrą sprawę w polskiej faunie jest niewiele gatunków, które są przedstawicielami tej rodziny. Jednym z tych charakterystycznych, którego z Przemkiem kiedyś, jak robiliśmy właśnie też gabloty, to korowaliśmy robinię jedną za Przylesiem i tych sztuk, które się okazały, jak to potem pan profesor Mazur powiedział, dość rzadkie. Okazało się, że znaleźliśmy prawie 300 sztuk. To jest tak zwana hololepta plana. I tak na dobrą sprawę, z czym są one kojarzone? Jeżeli ktoś ma dość dobrze rozbudowaną wyobraźnię, to słyszałem takie sformułowanie, że one swoim kształtem, szczególnie ten gatunek, przypomina iPhone'a. Szczerze mówiąc, nie wiem jak, ale chyba chodzi bardziej o to zarysowanie a la smartfonowate, czyli takie bardziej podłużne, prostokątne. Tak samo tak, skrócone pokrywy są niewiele dłuższe niż sama głowa, co bardzo dobrze to widać, i przedpleszcze razem wzięte, czyli tutaj nie, oczywiście widać to, że to jest równe praktycznie temu. Czułki załamane na końcu kolistą buławką, to bardzo dobrze widać w tych przypadkach. Ciało krępe, silnie stwardniałe, najczęściej czarne i lśniące. Świecące, powiem szczerze, że to są jedyne z niewielu owadów, które dostając na kolokwium będą bardzo intensywnie świecić. Taki odblask w pewien sposób. No i oczywiście nogi krótsze z rozszerzonymi goleniami. Te golenie są bardzo silnie rozwinięte. Skórnikowaty, czyli dermestide, czyli są pokryte, pokrywy nakrywają cały odwłok. Tutaj to też jest przedstawiciel skórnikowatych, ale taki wyjątek, gdzie tutaj akurat ten tułów lekko wystaje, ale zazwyczaj te pokrywy zakrywają cały odwłok. Ciało jest lekko owalne, lekko spłaszczone tak samo. Jeżeli głównie możecie dostać tego przedstawiciela skórnikowatych, ponieważ często nam to dawali, żeby właśnie się złapać na tym, ale jeżeli się już opatrzycie, to już nie sprawia to wam żadnego problemu. I czułki z wydłożoną buławką, co widać bardzo dobrze tutaj. I tutaj akurat widać tą właśnie buławkę i w pewien sposób to przedplecze też w pewien sposób zakrywa głowę w jakimś tam stopniu. Tak? Ta głowa jest bardziej znowu tak jak u karaczanów czy u korników, bardziej osadzona, bardziej pod ukosem w dół, niżeli by na wprost razem z przedpleczem. Czarnuchowate, czyli tenebrionidae. Szczerze mówiąc, u nas była kiedyś taka teoria, że jeżeli żaden z chrząszczy nie pasuje wam do niczego, to jest czarnuchowaty, ponieważ te chrząszcze mają najbardziej pospolite w pewien sposób cechy, które występują tak na dobrą sprawę u wszystkich tych owadów, ale są jakieś tam cechy takie niby bardziej różnicujące. Przedplecze nie jest wyraźnie węższe od pokryw,
co widać tutaj na tych zdjęciach. Chrząszcze są ciemnego ubarwienia, zazwyczaj czarne są, zazwyczaj. W wielu przypadkach pokrywy są zrośnięte. Są bardzo ciężko do jakkolwiek, kiedykolwiek ktoś widział jakiegoś przedstawiciela z czarnuchowatych, to pewnie widział, że te pokrywy są ciężkie do rozdzielenia, a wręcz czasami nawet niemożliwe. No i czułki buławkowate lub nitkowate. No to szczerze mówiąc taka cecha, która znajduje się u większości rodzin z rzędu chrząszczy. Biedronkowane, czyli coccinellidae. Czułki krótkie i zgrubiałe ku końcowi buławka, czyli charakterystyczne dla wielu różnych, dlatego tą cechą bym się nie radził kierować. Ciało owalne i wypukłe. Jeżeli biedronka będzie od boku gdzieś pokazana, to biedronka zawsze od spodu jest płaska. Natomiast jej wierzchnia część ciała jest zawsze wypukła. I oczywiście krótkie odnóża, zazwyczaj te pokrywy są czerwone, czarne, żółte, z czarnymi plamkami, z białymi plamkami. Teraz pojawiła się ta azjatycka też biedronka, która jest plagą też w Polsce. Ta jest na przykład żółta i tak na dobrą sprawę też odnóża. Tutaj odnóża, niby tak na dobrą sprawę możecie to pomylić ze stonkowatymi. Tu natomiast odnóża składają się w tym przypadku z czterech członów, natomiast u biedronek składają się z trzech członów, co dobrze widać na tym na przykład zdjęciu czy rycinie. Kuskowate. Od razu też dodam, że tego gatunku nie dostaniecie na kolokwium, choć macie kolokwium online, więc te gatunki chronione możecie też dostać, ale jeżeli byście mieli kolokwium normalne, to byście nie dostali tego gatunku, bo tutaj mamy kozioroga dębosza, który też jest gatunkiem ściśle chronionym w Polsce. Natomiast rębacze są jak najbardziej powszechne i spotykane. Ciało jest wydłużone, co widzimy na tych dwóch rycinach. Czułki najczęściej dłuższe, długości ciała lub dłuższe, co widzimy na przykład bardzo mocno u kozioroga. Ku końcowi coraz cięższe. To tak samo tutaj ta cecha widoczna. Głowa duża, często większa od przedplecza, tak jak tutaj jest na przykład u rębacza. U kozioroga trochę może mniej. Czułki u spreparowanych owadów układają się wzdłuż ciała. Oczywiście to zależy od osoby, która ją preparuje, bo wiem, że na przykład, że pan jeszcze magister Witkowski, niedługo już może doktor, preparuje kuski w ten sposób, że te czułki właśnie się układają wzdłuż ciała, natomiast pan profesor Mazur często preferuje układanie czułek do przodu. A więc metoda preparacji jest zależna od tak na dobrą sprawę też osoby, która ją preparuje i od szkoły czysto teoretycznie preparowania. No i stonkowate, czyli chrysomelidae. Tutaj czułki krótsze od ciała, piłkowane lub nitkowate, co widzimy na tych rycinach. Wewnętrzna strona ciała płaska, natomiast góra wypukła. I to jest taka cecha, którą bardzo trudno, taka wspólna cecha i dla biedronek, i dla stonkowatych. Ale pamiętajcie, że tutaj głównie odróżniamy po ilości członów na nodze. Tutaj człony składają się, znaczy tu noga składa się z czterech członów, tak jak widzimy to na tych rycinach. I to w sumie wszystko. I teraz mam pytanie, czy są jakieś pytania? Rozumiem, że nie ma pytań. Wiem, że jest to uwarunkowane w pewien sposób tym, że tak na dobrą sprawę, sobie pozwolę już wyłączyć prezentację, uwarunkowane jest to tym, że prawdopodobnie jeszcze nie macie informacji, że to może się pojawić u was na kolokwium, ale jeżeli by się to pojawiło, to już macie jakieś wstępne informacje. Jeżeli też oczywiście będziecie mieli to kolokwium, to serdecznie zapraszam jakiegoś przedstawiciela od was po prostu z roku do, tak na dobrą sprawę, kontaktu ze mną czy z jakimś członkiem sekcji entomologicznej i w ten sposób po prostu wam jeszcze raz albo wyłożymy tą entomologię chrząszczową w pewien sposób, albo po prostu jeszcze raz to wytłumaczymy czy wrócimy w pewien sposób do tych zagadnień. Jeżeli nie ma pytań, to
bardzo dziękuję wszystkim za obecność. Liczę, że w jakiś sposób wam troszeczkę ułatwiłem to rozpoznawanie rzędów. Jeżeli ktoś by miał jeszcze jakieś indywidualne pytania, bo może boi się zadać je gdzieś tutaj na forum, to zapraszam do kontaktu na gdzieś na Facebooku, w prywatnym kontakcie i jak będę mógł, to na pewno pomogę. A teraz wszystkim życzę miłego wieczoru. Jeszcze raz dziękuję za przybycie i jakby co, to jesteśmy w kontakcie. Ja wam mogę. No to my dziękujemy, dzięki. Dzięki. Siemka. Dzięki za pomoc. Dzięki. Hej.